Cześć, z tej strony Cubesen X, a dzisiaj kolejny odcinek serii Cube X Craft. W poprzednim odcinku to sobie znaleźliśmy taką piramidę. No i zamieszkaliśmy w niej. Też znaleźliśmy wioskę, no ale więcej zobaczycie w poprzednim oczywiście odcinku. Jeśli wy to widzicie, to ja prawdopodobnie już jadę na wyjazd. Więc... ja też nagram jeden odcinek na zapas, kiedy ja będę na wyjeździe, to wy zobaczycie chyba właśnie ten odcinek na zapas. Chyba będzie to z Robloxa, pewnie z Funky Friday. Ale dobra, do rzeczy. Dzisiaj ogarniemy sobie górę. No i więcej to nie jestem pewna, ale chyba zrobimy farmę. I może też sobie tego pozwiedzamy sobie miejsca. Dobra, no to po prostu zabieramy się za robotę. Oj, tutaj zabieram się za robotę. No przepraszam. To też to zostawię. Natomiast z tym muszę coś ogarnąć. Ale to później, dobra. To sobie zachody jakiekolwiek zrobimy. I też ogarnimy sobie zbrojkę żelazną. Albo może nie. No ale tak to trochę za spontanicznie bym powiedział, jest ten odcinek. Dajmy sobie glowberries i dobra. Tutaj mamy gdzie? O, sandstone mamy. Sobie zrobimy. Nie, półpłytki lepiej, tak. Półpłytki sobie zrobimy. Tutaj tak zrobimy. I tak zrobimy. I tutaj. Ojej, przepraszam. Nie wiem, czy to było słychać. Pyknąłem. Jak tak, to bardzo przepraszam. Ale myślę, że nie, bo to było na szczęście cicho. Ale już lepiej nie rozmawiamy o tego pekaniach. No to. O! Dobra. To zrobiliśmy sobie, co? Zrobiłem! Sorry, że ja tak mówię, że zrobiliśmy. Pewnie komuś to przeszkadza, no to przepraszam. Tutaj sobie zrobimy takie coś. O, i ładnie to wygląda już. Powiem szczerze. Przeniesiemy sobie te łóżko, ogarniemy wszystko, tak jak mówiłem. Tutaj będą drzwi. A tutaj ogarniemy sobie ten. Albo prześpię się, wiecie? Lepiej, żeby się przespać, a nie żeby ryzykować z mobami. Dobra. Ale piękny widok. Dobra. Aż specjalnie dam większy render distance. Ale piękny widok. Ej, no tak nie laguje. No dobra, laguje, ale nie aż tak. Ale fajnie. Piękne widoki. Dobra. Dam do 16 chunki. Żeby było coś widać. Tutaj jak to zrobić? O, jaki mam dobry pomysł. Tutaj to będzie taki balkon. Będą takie przejścia, co nie? I tak samo z drugiej strony. Tylko będziemy musieli trochę odkopać piramidę i zabić nieproszonego gościa. O nazwie Husky. Chyba Husky, ta. Dobra. Dobra. Czemu ja się tak męczę, no? Przepraszam bardzo, lepiej torczami to zrobić. O, tutaj to aż jest tego. No, sandstone już. Tak głęboko jest ta świątynia zakopana. A jeszcze nie powiedziałem, żebyście mi zalajkowali ten odcinek, dali łapkę w górę i wszystko zrobili, wbijali na moje social media. No i idą. I dalej biorę się za robotę. Nie wiem, czy będziecie mieli to. Może będziecie mieli to w przyspieszonym tempie.
ale dobra. Albo wiecie co? Tutaj będzie już przyspieszone tempo i widzimy się za moment. Dobrze, moi drodzy, już właśnie zrobiłem te rzeczy, właśnie zaraz je pokażę. Zacznijmy odtąd. Jeszcze nie doświetliłem, a to jeszcze tutaj zrobimy jedną rzecz. No w sumie tak na kamerze bez timelapsu. Dobra, tylko wezmę sobie wągla. Tak, 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 dobra. Jeszcze tutaj sobie poświetlamy. Może co prawda widzieliście co tam jest na timelapsie, natomiast chciałbym pokazać tak czy siak, ponieważ mógł ktoś po prostu mógłby nie zauważyć. No to tak, tutaj zrobiliśmy balkon taki, tak jakby zrobiłem. Tak, tutaj mamy właśnie przejścia, no ale to jest wygenerowane. Tutaj zrobiłem schody, tutaj będzie łóżko, więc teraz też na kamerze je przestawię. O, tak. Tutaj też poświetlałem. No tego to jeszcze nie zrobiłem.
ale tutaj właśnie zrobiłem taką jakby pułapkę, taką bramę z kaktusów. Też zrobiłem jakby taki strumyk, no rozumiecie o co chodzi. Taki właśnie też takie ogrodzenie wodne i też z kaktusów, żeby po prostu moby tutaj się zabijały i ten. Bo kaktusy tpe się urosną za jakiś czas. To też, o, tak zrobiłem. No tutaj można wejść oczywiście. Tutaj jeszcze nie mam pomysłu za bardzo na to. Chociaż się zastanawiam, żeby to była taka. Że to będzie. Albo wiecie co? Mamy najprostszy sposób po prostu. No to będzie już będziecie widzieli na kamerze. Postanowiłem zrobić timelapse, ponieważ nie chciałem was zanudzać. O, bym zginął. Zanudzać po prostu budowaniem. A jeśli byście chcieli, żeby nie były to timelapse, to piszcie w komentarzach, to no to nie będzie timelapsów. Chociaż no, ktoś powie, że chce timelapse, a ktoś powie, że nie chce. No. Natomiast no, będziecie po prostu głosowali. A jeśli nie będzie żadnego głosu, to będą nadal timelapsy. Dobra, tutaj mamy sandstone i sandstone. I tutaj też mamy sandstone i sandstone i wiele sandstone'a. Dobra, tutaj robimy więcej półpłytek i robimy też no filary, czyli sandstone wall, czyli płotki ze sandstone'u. Tutaj sobie robimy. Tak. To też zabudujemy spokojnie. Przecież o taki sposób. Albo nie. Zrobimy to tak. Tak. No i idziemy dalej. Dół. I tak dalej, i tak dalej. Okej, tutaj sobie postawię sandstone'a. Tu dodamy. Oj. I to co byśmy zrobili? I przestawmy wszystko. O. Czekaj, jak się tworzyło? A, tak się robiło. O, żelazo tu jest. Nawet go nie zauważyłem. Znaczy, może go zauważyłem, ale o nim oczywiście zapomniałem. A włączę sobie Dynamic Lights. I wykopię sobie te żelazo. Dobra. Próbuję nie mówić że my to zrobiliśmy, tylko ja, że to zrobiłem. Rozumiecie o co chodzi? Tutaj jest. Ojej, to można przecież przestawić, że tak. No. Kurde, to musiało się tak kreować. Dobra. Dobra i dobra. I idziemy dalej. Tutaj o, zabudujemy tak. Czekaj, a tutaj. No. Dobra, jeszcze zrobimy sobie pół płytki. Przejdziemy do następnej części filmu, czyli do robienia farmy. I może też sobie robimy taką delikatną podróż, bym powiedział. Sobie pozwiedzamy trochę. Żeby też nie był za długi film i nie za krótki. Bo wy będziecie mieli timelapse, więc no wiadomo. Dobra, tu sobie weźmiemy ten ładny blok, on się podoba bardzo. Dobra. Oj, ilość się skończył. Dobra.
Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Dobra. Na razie nie. Ja tutaj myślę, żeby było jakieś, nie wiem. No tutaj to coś na pewno będzie, tylko nie wiem co. Ale to jest po prostu miejsce z potencjałem. Czekaj, dobra. Czemu tu mam tylko... A. O, dobra. To było na odwrót. I tutaj też mam kolejne żelazo. Mieliśmy właśnie z Breaker zrobić, a tutaj już Minecraft mi ciągle daje same żelazo. O, i tutaj kolejne żelazo. I tu miedź już jest. Też sobie ją zbierzemy. Oczywiście. A jak żeby było inaczej? Albo o, tutaj może być kopalnia, zejście do kopalni. No ale to potem. Tutaj na razie zrobimy. Albo tu będzie jakoś, że no. Czy to było jakoś tak, czy... Tak, dobra. Okej, okay, mam już przejście gotowe. Okej. Dobra. Już to ładnie wygląda wszystko. Prawda. Zawsze te piramidy mają bardzo duży potencjał. Dobra, przepalimy sobie to i... Kurde, do skrzynki to schowamy. Przepalimy sobie to i weźmiemy się za... Uwaga, uwaga. Oczywiście. No sorry, musiałem. No oczywiście zrobienie farmy. A że z tego co mamy, czy jeszcze trzcinę mamy, tak, trzcinę. Jeszcze kaktusów zrobimy taką. Znaczy nie automatyczną na razie, bo się nie chce, ale później będzie automatyczna. Albo o, mam pomysł! Poszukam sobie tego skarbu. No tylko weźmy sobie to. Dobra, idziemy po ziemię oczywiście. No bo przecież jak posadzisz te nasiona bez ziemi? Na piasku będziesz je sadził. No, no właśnie. O, mamy trzcinę, więcej trzciny. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Więcej trzciny nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie. Dobra. Idziemy sobie po ziemię. Odpuścili tu. Dobra, mamy tą shovel. Shovel? Tak, English perfect. No. Idziemy po ziemię, ziemię, ziemię. Dobra. A już te. Ta baza tymczasowa bardzo ładnie wygląda moim zdaniem. A jeszcze to nie wszystko, jeśli chodzi o tą piramidę, ale ładnie wygląda już. No jest zabezpieczona nawet. No, bramę ma z kaktusów bardzo bolesną. Dobra. Na razie farma nie będzie wielkości Warszawy, ani wielkości ziemi. Ani wielkości świata. Na razie to będzie taka skromna. Skromna tego. Farma. Natomiast będzie. A ważne, żeby była, żeby było jedzonko, oczywiście.
też później będzie farma zwierząt, ale no to w następnym odcinku, co nie? Dobra, musimy wziąć... musimy stworzyć... no... motykę. Oczywiście wiadomo się robi. Tak, 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 o. Już, ale pójdziemy się najpierw przespać. Gdzie jest kot? A, tu się zarąbi. To jeszcze przez ten czas to możemy to oświetlić. O. No i fajnie. Dobra, teraz pójdziemy sobie do łóżka oczywiście. Zjemy sobie rybencję. Prześpimy się, zrobimy farmę. No razie taką skromną, no ale jak mówiłem, będzie. Tylko też pójdziemy po mleko, żeby ten efekt usunąć, który się zrobił. Przez te... z villagerów. Dobra. Oj. Chcą się naprawdę bojować ze mną. Dobra, likwidujemy ich. Dobra. Też łopata będzie nam potrzebna. Ojej, ale ja to robię. Dobra. Ojej, dobra. Ojeju, żebym was nie zaraził ziewaniem, sorry. Ale na losowość, no losowość. Tutaj gdzieś zrobimy farmę, co nie? Tutaj sobie tak zrobimy na 4, bo właśnie jest najdłuższy, no największy po prostu zasięg. I woda może tego użyć, nie tyle by, nie? Tutaj tak zrobimy i tak zrobimy. Się zastanawiam, czy to koło się takie zrobić. Czy można zrobić takie koło, czy będą wszystkie na nim nasiona. Dobra. Sobie takie koło, to będzie ładnie wyglądać. No dobra, to nie będzie koniecznie koło. Nie będzie tak wyglądało. Natomiast... O, creepers! Ja wale, nienawidzę creeperów, bo one są zawsze takie ciche, no. A nie jak zombie na przykład, że ich na pół kilometra słychać. Bo jakby to się zamieniło miejscami zombie, to by było fajnie, bo... Znaczy... Minecraft ma uczyć kreatywność, co nie? Natomiast ją przez nerwy, przez creepera, który to dali. Jakby mogą ich znerwować i tego zrobić, żeby wybuchały, natomiast żeby... No. Nie wybuchały nic, no. Tylko zadawa wyobrażenie, to było fajne. A tutaj sobie ziemię zrobimy, albo może nie, bo i tak to przykryję. Okej, weźmy sobie stąd wodę. O, wow. Dobra. Tutaj co zrobimy? Zrobimy o taką farmę, o. Dobra. Oj. Kurde, było blisko. Dobra. Nie, to za blisko jest. Czekajcie, to sobie przesuniemy obok. Ja już myślałem, że to creeper, to był króliczek. Dobra. Chyba po co ja to... Dobra, nieważne. Nic tu nie było, po co ja tutaj w sobie za piasek postawię.
Stawiam piasek, to ja nie wiem, nikt tego nie wie. Ja nawet o tym nie wiem. Miałem laga mózgu, po prostu. To też się ukryje, to nie? Tutaj, no będzie bardzo blisko tej farmy, bo to będzie wszystko połączone. Nie, tutaj, o, tak zrobimy. Tutaj, o tak zrobimy. Tutaj. O, właśnie będzie tutaj też kolejny okrąg. Tyle, że tutaj będą buraczki. No i musimy pójść znowu po ziemię. Oczywiście. Dobra, mamy ziemię. Sobie idziemy robić farmę. O Jezu, dobra. O, tak. Co tu się stało? Ej, znowu nie wiem. Znowu nie wiem, co tu coś się stało. Nie wiem, mój mózg wysiada. Tak. O, no jest jej dobra. Idziemy po kolejną łopatę, oczywiście. Potem sobie oczywiście pójdziemy poszukać skarbu. No i po znalezieniu skarbu kończymy oczywiście odcinek. Aj. Nie wiem, czy mówiłem na początku filmu, ale chyba tak. Ale jeszcze raz powiem dla pewności, że w następnym tygodniu będzie prawdopodobnie odcinek na zapas z Funky Friday. No i żeby też trochę było Robloxa. A z openingiem Brawl Stars to sobie poczekacie chwilę, bo jeszcze wbijam sobie skrzyneczki. Natomiast już za niedługo będzie ten opening. Już jestem blisko całego karnetu. No ale to dla widzów, którzy lubią Brawl Stars po prostu. Powiedziałem to. Dobra. Ja robię po prostu takie, nagrywam takie gry, które lubię grać. Więc to po prostu dlatego je nagrywam, no. Proste, proste. Dobra, tutaj sobie łoramy pole. Posadzimy sobie te pitrucy. Tutaj zrobimy wielką farmę. Znaczy z tych 64 lub mniej zrobimy z farmy trzciny cukrowej oczywiście. A tutaj będzie się zaczynać. A tutaj będzie wszystko blisko siebie oczywiście. Dobra. Sugar cane robimy. Okej, czekaj. 4. A, 24 tutaj zużyliśmy. Trzcimy. Też na razie skromno. Rzeczywiście. Dobra, tutaj będzie. No tutaj. Kiedyś na pewno ją powiększę. Natomiast na razie będzie taka jaka jest. Dobra. Czy coś mi jest? Surowców już mi nic nie zostało. Czy z maszynami. Dobra, jeszcze tutaj kaktusy sobie posadzę. Na razie tak niech będzie. Dobra. No i na razie to tak wszystko wygląda. Oczywiście, jak mówiłem wcześniej, wszystko zostanie ulepszone.
Dobra, schowamy sobie te rzeczy do skrzynki, chciałem powiedzieć. Czekaj, o, koper. Koper, w sensie, że nie koper, ale zrozumiecie, o co chodzi, no wszystko wyrozumiecie. No, cząstka chyba. Nie wiem, jak się to nazywa po polsku. Gram na razie na angielskim, bo mi jest po prostu łatwiej, ale każdy może nawet grać po hebrajsku, po japońsku, po chińsku, po jakimkolwiek, nawet gdy jest Polakiem, no. Nawet po śląsku. No. No, po śląsku to Ślązaki, no, grają. Albo... Nie, raczej to tak ciekawostkowo grają po śląsku. Dobra. Tutaj mamy sobie... Jeju, jedzenie trochę słabe jest. Natomiast będę jadł glowberries, no. Poza tym i tak nie muszę ich oszczędzać, co nie? Dobra, tutaj mamy sobie łódkę, drewienko. Weźmy sobie crafting table. Coś jeszcze? Nie. Dobra, pójdziemy się przespać. No bo jak, no co? No dobra, no już jest zachód, no to mogę iść spać. Dobra, jeszcze są... A, mleko. Czekajcie, to... Tylko z krówką będzie trochę problem, bo na pustyni mieszkam. Chociaż dobra. Dobra, biorę sobie to. Czekaj. My idziemy na północ. Tak, na północ. I tam. O tak idziemy. Dobra. Dobra, może... Nie wiem, czy będę dawał wam timelapse kolejny. No ten, no to... No to będziecie po prostu sami przeżywali to. Chociaż będę próbował gadać. Tak, tutaj mamy mesę. Oczywiście piękny biom. Jak żeby było inaczej. No. Bo wiecie co? Zrobię cięcie i spotkamy się, kiedy znajdę... Kiedy znajdę skarb. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Idziemy w poszukiwania skarbu. Dobra. Tu pokazuję, że tutaj może być. Chociaż, o, tutaj by było. A nie. Tylko muszę się bardzo pilnować. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Czyli mamy tak iść bardziej w lewo. Czekaj, bo jest też taki... Nie, RGG, o. Taki jakby sposób z czankami. Czekaj, ja tutaj... No tutaj to nie, ale... Ojeju, topię się. Dobra. Ojeju. Dobra, tam, czekaj, tam. Dobra, na north. Jest, skrzynia! O, diamenty! Ej, widziałem, tam są diamenty. Dobra, to połączymy, to dziękujemy ci. Dobra, tam jest skrzyneczka. Dobra, szybko idziemy do niej. Szybko. 4 diamenty! Ile żelaza, ty! Ile żelaza, jedzenie mamy? To. Jeszcze skrzynkę próbuję wykopać. Szybko. A! O kurde, dobra. Dajemy sobie glowberries. O, mamy skrzyneczkę. No i... Co? Teraz wracamy do domu i też widzimy się po cięciu.
O, znalazłem taki podwodny dom. Zobaczmy, co tam się kryje. O. Czyżby to była ta sama mapa, czy inna? Jak inna, to i tak... Tak widzimy ją w innym odcinku, ponieważ... A nie, możemy nawet teraz... Bo to niedaleko już jest mój dom, widać pustynia. No to może jeszcze kolejne diaksy znajdziemy. Albo może żelazo nawet. Czekaj. Kurde. Dobra. 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 Szukamy dalej. Jeju, że ona jest. W sensie niedługo będą moby. Może na co? To wie. Eju, nie, dobra. Gdzie to może być? Czekaj, pójdziemy sobie trochę w prawo. O, to tutaj na pewno. Tutaj? Może tutaj? A może tu? A może tu? A może tu? Może tu, a może tu? Tutaj! Dobra! Kolejne diaksy żelazo! Ja nie mogę! TNT mamy! Przyda się do wykopywania netherite'a. Dobra, 6 diaksów! Ja nie mogę. To jeszcze zrobimy na koniec odcinka. Dobra, to podjęło się. Na koniec odcinka zrobimy sobie żelazną zbrojkę. No i wiecie, inne rzeczy. Ej, ale muszę uciekać tutaj od mobów. To jeszcze wezmę trzcinę. Tak szybko nie robię jeszcze cięcia, bo już blisko jesteśmy. Szybko muszę pójść po trzcinę. Dobra, mamy trzcinę, szybko. Spieszę się, bo wiecie, bo nagranie długo trwa i też... Bo moby. Dobra, to tam gdzieś było. Czekaj. Dobra, 1000... A, kojarzę już ten teren. To już tam, to już tam. Tutaj nawet chyba. Czyli 1300. No 1300 jest. No i mam już nasz dom. No, dobrze kojarzę ten teren. Dobra, mam orientację w terenie. Dobra, już mamy to. Jeszcze sugar cane'y. To ja sobie posadzę. Tylko tak, no, bardzo szybko. Bardzo szybko spróbuję. Tutaj mamy, no, mamy swoje tego, nagrody, no. Mamy swoje zdobycze. I bardzo fajnie, bo wiadomo. Wreszcie chciałem diamenty, no i dostałem je, no. Co mogę mówić, no. Dobra, szybko idziemy. O, przeskakuję, dobra. Szybko idziemy sobie do naszej... No, mojej hacjenty, mojej bazy, dobra. O, i tutaj też się przepala żelazo. Świetnie. Ojeju, 8 diamentów mamy. Ej, dobra. To ja przeznaczę te niektóre diamenty, no. Dobra, zaraz zrobimy tak. Kilof, mieczyk. No to są takie najważniejsze przedmioty, no. Tylko, dobra, to ja wywalę. No dobra, tutaj ja wywalę to. Tutaj to wywalę. Jeju, no, tyle rzeczy, że po prostu, no.
Tutaj zrobimy sobie zbrojkę. Tutaj sobie zrobimy hełm. I zrobimy sobie tak. I zrobimy sobie tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Naprawdę bardzo, bardzo fajny. Nie, bardzo. Tutaj sobie przepalanie się mieć. To też jest jednego. Jest tutaj zrobię jeden piecyk. Dobra, tylko bardzo szybko. Żeby ten film nie wiadomo ile trwał. Po prostu, dobra, tutaj tak zrobimy. Pożyczymy od ciebie trochę tego węgla. Tutaj mamy sobie kolejne skrzyneczki. Zrobimy tak, 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 tak. O, i TNT-ki to tutaj zostawię. Tutaj też diaksy zostawię. 31 TNT, to bardzo fajnie, bardzo fajnie. No to przyda się do kopania netherite'u. Oczywiście. Tutaj mamy sobie nasze jedzonko. Moje jedzonko. No przepraszam, że ja tak mówię. Ale no nie wiem, czy wam to przeszkadza, czy nie, bo mi to tak, to przeszkadza. Natomiast nie wiem jak wam. Czekaj, jeszcze mam żelazo. Mam i to jeszcze sporo żelaza. Dobra. Mam nożyce zrobione. Mam nożyce. A. Dobra, będzie tego. Będzie tarcza na zapas. Nie wiedziałam, że ją zrobiłam. A jeszcze chyba krzesiwa nie zrobiłam, więc je zrobię. Dobra, i mamy to. I mamy. I super. No po prostu idealnie. Życie marzenia. Czy coś jeszcze mamy jako tako do jedzenia? Nie, ale mam chyba kości, no nawet dużo, więc to wiecie co mam robię. Dobra, gdzie tak klikuję? Dobra. Będzie bardzo dużo jagódek. O! No, jedzenie na bogato, złotego tego Glowberries. Nie, jak to na polskie by mogło być. Jasne, jasne borów. Jasne jagody. Świetne jagody. Nie wiem. Czekaj, ale dobra. Tutaj mamy pickaxe. No to w następnym odcinku sobie zrobimy enchanting table. Natomiast na dziś to by było na tyle. O, zrobię tutaj o taki screenshot. No i to by było ogólnie na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie. Tutaj na prawie torcza. Wiecie, no my mamy social media. No i co? No i dotrwaliście do końca. No, no.